Oddajmy głos. Proszę bardzo, PSL. A propos tego, co pan mówił tutaj, że ma pan inne rzeczy do zrobienia. Panie pośle, jak idzie zamiana europarlamentu w dom publiczny? Bo tam się raczej co innego to znaczy, robi niż śpi. To idzie średnie. Przypominam, że mi chodziło o przerobienie Komisji Europejskiej, bo ten budynek europejski się nie nadaje do tego celu. Tam takie komóreczki ma takie idealne. Pan świetnie zagospodaruje ten budynek. Tak, tak. To się zrobi. To się zrobi, to jeszcze inaczej. Ratowanie frakcji Nigela Farage'a ma swój cel, żeby... Tak, no, warto było uratować, no bo jest to jedyne w tej chwili ugrupowanie formalne eurosceptyczne, no i trzeba je było ratować. Szkoda by było z subwencji, prawda? Chodziło to nie tylko o subwencje, bo to jest również miejsce na sali, to jest często zabieranie głosu. Znaczy, ja częściej zabieram głos niż członkowie frakcji pana Farage'a, czy jakiejkolwiek innej, no ale... Jestem indywidualny, natomiast gdybym był szefem frakcji, to wtedy ja bym więcej, prawda, mówił niż... Ale sam pan stwierdził, że będzie można go szantażować. Słucham? Używać według niego szantażu. To jest włożone mi słowa. Oczywiście powiedziałem, że oczywiście możemy tam czegoś żądać, nie? Ale nie mamy żadnych żądań pana Farage'a w tej chwili. Natomiast gdybyśmy montowali jakąś własną frakcję, to poprosimy z kolei o oddelegowanie jednego tam Anglikarza.